Witajcie. Dobrze Was widzieć w ten piękny, ciepły wieczór, dzień gorący, upalny, afrykański, tropikalny. Można tak ponarzekać, co? Zero wiatru, zero powietrza, nie ma czym oddychać. Albo klima wieje za zimno, nie? Wiatrak wieje, zaraz będę miał chore gardło. Słuchajcie, taka nasza natura. Taka nasza natura narzekania. A ja Wam opowiem na początku dowcip. Nie lubię tego robić na początku. Kiedyś usłyszałem, że dobry kaznodzieja zawsze na początku mówi dowcip, a później to już idzie z górki. Ale w czasie tego uwielbienia tylko w Tobie nadzieja ma jest. Przypomniał mi się dowcip, a właściwie miałem go zapisanego, chciałem go wykorzystać na jakimś kazaniu. Kiedyś, ale dziś najlepsza ku temu okazja. Dowcip jest o ateiście. A to się wpisuje w temat mojego kazania, przygotuj dla niego drogę. Kiedyś do pastora przyszedł młody człowiek i powiedział: pastorze, ja jestem ateista. No dobrze, rzekł pastor, a Pismo Święte ty przeczytałeś? A po co mnie czytać Pismo Święte, jak ja jestem ateista? A o Mojżeszu, prorokach, Dawidzie i Jezusie ty coś wiesz? Nie, pastorze, przecież ja jestem ateista. A 10 przykazań i modlitwę pańską ty znasz? Oj, pastorze, nie znam tego wszystkiego, bo ja jestem ateista. Na koniec rozmowy pastor powiedział: to jak ty nie czytałeś Pisma Świętego, jak ty nie wiesz nic o Mojżeszu, prorokach, Dawidzie i Jezusie, i jak ty nie znasz tego wszystkiego, toś ty zwyczajny nieuk, a nie ateista. Więc tak, to tak a propos nieczytania Pisma Świętego i wypowiadania się w kontekście tego, co mówimy, ale też tego, co było mówione w ubiegłym tygodniu. W ubiegłym tygodniu Leszek mówił o prawdzie, a niestety mój sprzęt już poszedł na wakacje i nie chce się włączyć treści mojego kazania. O, udało się. Leszek mówił o tym, czym tak naprawdę jest ta prawda. Dowiedzieliśmy się, że my musimy najpierw zidentyfikować, jakie mamy fakty. Pamiętacie, tu wisiała taka karteczka z faktem, z tej strony wisiały obietnice, a tu po środku wisiał krok wiary. I słuchajcie, czemu my jesteśmy w stanie stwierdzić fakt? Czemu my jesteśmy w stanie wyrecytować obietnicę? A czemu nie zawsze jesteśmy w stanie zrobić krok wiary? Dziś opowiem Wam bajkę. Zanim przejdę do konkretów, opowiem Wam bajkę. Bajka o prawdzie i o kłamstwie. Pewnego dnia na swojej drodze stanęły prawda i kłamstwo. Dzień dobry, powiedziało kłamstwo. Dzień dobry, odpowiedziała prawda. Piękny dzień, powiedziało kłamstwo. Wtedy prawda wychyliła się, aby sprawdzić, czy to prawda. Była to prawda. Piękny dzień, powiedziała wtedy prawda. Jeszcze piękniejsze jest jezioro, powiedziało kłamstwo. Wtedy prawda spojrzała w stronę jeziora i zobaczyła, że kłamstwo mówi prawdę. Przytaknęła wtedy głową. Kłamstwo podbiegło do wody i powiedziało: woda jest jeszcze piękniejsza. Popływamy? Prawda dotknęła wody palcami, a ona naprawdę była piękna. Zgodziła się. Obie zdjęły ubrania i pływały długo i spokojnie. Wreszcie kłamstwo wyskoczyło z wody, ubrało się w szaty prawdy i uciekło. Wszyscy z radością je witali i pozdrawiali. Prawda, niezdolna do przebrania się za kłamstwo, zaczęła chodzić bez ubrań, a ten widok wszystkich przerażał. Nikt jej nie chciał. I tak do dnia dzisiejszego ludzie biorą pięknie przebrane kłamstwo za prawdę i wolą je od nagiej prawdy. Słuchajcie, dziś chciałbym zidentyfikować pewien fakt, pewną obietnicę i pewien krok wiary. Ten krok wiary, o którym będę mówił, to przygotowanie drogi dla Jezusa. Faktem jest, że każdy z nas zgrzeszył, jest grzesznikiem. Nie ma innej opcji. Jedyny bez grzechu był Jezus. Obietnica jest taka, że Bóg przyśle Mesjasza, Zbawiciela, On za nas umrze, zmartwychwstanie, wstąpi na niebiosa i wróci. Ale dziś my jesteśmy po to, aby wydeptać tą drogę ku Niemu. Aby dziś przygotować Jemu drogę, po której On może wrócić.
I słuchajcie, tuż przed kazaniem, bo to też nie było zaplanowane, przyszła mi do głowy, modliliśmy się tutaj i mówię, Boże, Ty mi powiedz to, co ja mam powiedzieć, bo ja nie chcę mówić dziś od siebie, bo chcę mówić też dla siebie, żeby usłyszeć to, co Ty masz do mnie do powiedzenia. I słuchajcie, Halina Frąckowiak, jej tekst piosenki, którą mógłby nam dziś powiedzieć Jezus, którą można byłoby sparafrazować tak naprawdę słowa całego Pisma Świętego. Bądź gotowy dziś do drogi. Drogi, którą dobrze znam. Bądź gotowy, poprowadzę Cię tam. Weź podróżny stary worek i butelki coli dwie. Jutro lub we wtorek wezmę Cię. Czy te słowa mógłby nam Jezus powiedzieć dzisiaj? Czy dziś On mógłby przyjść, nie wiemy kiedy On przyjdzie, ale czy On dziś mógłby przyjść i nam powiedzieć, czy jesteś gotowy do drogi? W Ewangelii Mateusza, jeśli mamy możliwość wyświetlenia, jeśli nie, to przeczytam, zresztą to jest 25 rozdział, w wersetach 31-46 jest taka historia o tym, co nas czeka, jak my się mamy zachować. A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swej chwały i będą zgromadzone przed Nim wszystkie narody i odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów i ustawi owce po swojej prawicy, a kozły po lewicy. Wtedy powie Król tym po swojej prawicy: pójdźcie błogosławieni Ojca mego, odziedziczcie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. Albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść. Pragnąłem, a daliście mi pić. Byłem przychodniem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie. Wtedy odpowiedzą mu sprawiedliwi tymi słowy: Panie, kiedy widzieliśmy Cię łaknącym, a nakarmiliśmy Cię, albo pragnącym, a daliśmy Ci pić? A kiedy widzieliśmy Cię przychodniem i przyjęliśmy Cię, albo nagim i przyodzialiśmy Cię? I kiedy widzieliśmy Cię chorym, albo w więzieniu i przychodziliśmy do Ciebie? A Król odpowiadając powie im: zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. Wtedy powie i tym po lewicy: idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny zgotowany diabłu i jego aniołom. Albowiem łaknąłem, a nie daliście mi jeść. Pragnąłem, a nie daliście mi pić. Byłem przychodniem, a nie przyjęliście mnie. Nagim, a nie przyodzialiście mnie. Chorym i w więzieniu i nie odwiedziliście mnie. Wtedy i oni mu odpowiedzą, mówiąc: Panie, kiedy widzieliśmy Cię łaknącym albo pragnącym, albo przychodniem, albo nagim, albo chorym, albo w więzieniu i nie usłużyliśmy Ci? Wtedy im odpowie tymi słowy: zaprawdę powiadam wam, czegokolwiek nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, i mnie nie uczyniliście. I odejdą ci na kaźń wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Słuchajcie, ten fragment, jak ja go czytałem w tygodniu, przygotowując się do tego kazania, tak we mnie pracował przez cały tydzień i zastanawiałem się, jak mogę go użyć, bo nie wiedziałem totalnie, w jaki sposób mogę go użyć w odniesieniu do tego, co się mówi. Czytając dzisiejsze opisy sądu ostatecznego, mówię też o sobie, bo ja miałem takie odczucia, ale mało kto, nawet spośród takich, wiecie, bardzo gorliwych chrześcijan, liczy się z możliwością, że przed tym sądem stanie. To jest przerażające. My tam mamy wprost napisane w Piśmie Świętym, że zostaniemy osądzeni. Nie ma opcji. Ale mało kto bierze w ogóle taką możliwość pod uwagę. W objawieniu Jana wyraźnie jest napisane, jak ten dzień będzie wyglądał. Po prostu będziemy osądzeni. Są osoby, które mogą teraz powiedzieć: ale jak to? Jak możemy być sądzeni i skazani na wieczne kary, skoro Jezus za nas umarł, zapłacił za to, co zrobiliśmy? Więc gdzie jest Boże miłosierdzie? Gdzie jest Boża miłość? Jak możemy być skazywani na wieczne potępienie, my, dobrzy, uczciwi ludzie,
Przecież nic nikomu złego nie zrobiliśmy, żyjemy sobie swoim życiem, niczego od nikogo nie chcąc, ale też niczego innym bez powodu nie dając. Jesteśmy zwyczajnymi ludźmi, nikomu nic do tego, jak żyjemy, skoro nikt z naszego powodu nie cierpi. Prawda? A z drugiej strony, jakby zapytać te osoby, które tak mówią jak wyżej, o innych, to są one oburzone, gdy przedstawia im się myśl, że w takim razie być może nikt z nas nie będzie osądzony. Że w takim razie być może nikt nie będzie osądzony i wszyscy trafimy do raju, bo przecież Jezus umarł za wszystkich. Umarł za wszystkich? Umarł za wszystkich. Umarł. Prawda. Wcale nie kłamstwo przebrane za prawdę. Prawda. Umarł za wszystkich. Pytanie. Kim jesteś z tego kawału na początku, tam z końca? Czytasz Pismo Święte? Czy nie? Wiesz, co tam jest napisane? Wiesz? A rozumiesz? A jak rozumiesz, to stosujesz? A jak stosujesz, to czemu czasami tego nie widać? A jak widać, to głosisz światu naokoło, że tak, ja to robię, jestem najfajniejszy? Albo jest powiedziane, niech lewica nie widzi, co czyni prawica, nie? Wtedy pojawia się myśl, że to takie niesprawiedliwe. Jak to? Wszyscy zostaniemy zbawieni? Nie, no gdzieś my wszyscy... Przecież jak ktoś, kto jest grzesznikiem, może się w ogóle tego domagać? Zbawienia? Ja, chrześcijanin, siedzę tu, wyciągam ręce do uwielbienia, modlę się za każdego. Tylko szkoda, że w tygodniu nigdy do nikogo nie zadzwonię i nie zapytam się, co słychać. Tylko szkoda, że jak ktoś jest chory, to nawet nie zadzwonię i nie zapytam, czy może mu zakupy zrobić. Bo ma nogę w gipsie na przykład i nie wyjdzie do sklepu. Nie dociera do nas takich gorliwych chrześcijan, nie wszystkich, nie mówię, że to ktoś taki jest. I chciałbym, żebyście wiedzieli, że nikogo nie chcę oskarżać, tylko to jest mój punkt widzenia, z którym uświadomiłem sobie, jak pisałem to kazanie. Nie dociera do nas, że niezależnie od tego, jaką będziemy mieli postawę wobec Boga, czy będziemy grzesznikiem, złodziejem i tak dalej, czy gorliwym chrześcijaninem, który przychodzi na kolanach przed krzyżem albo w ogóle leży krzyżem przed krzyżem, bo też tacy się zdarzają, i tak trafimy na sąd. Nie ma innej opcji. Objawienie Jana mówi o tym wprost. Nie ma innej opcji. Ale ja nie będę dzisiaj mówił o śmierci, bo rozmawiałem z Leszkiem i ze Stasiem i taka myśl mi przyszła, że jedyne w życiu, co jest pewne, to podatki i śmierć. Ja o śmierci nie będę mówił, bo generalnie wiecie, każdy z nas umrze. Jakby to jest prawda, fakt i w ogóle nie zaprzeczamy. Inaczej nie ma innej opcji. Tylko pytanie, w co wierzysz, jaki robisz krok wiary do tego, gdzie chcesz być po tej śmierci. W Piśmie Świętym jest to pięknie opisane, ale trafiamy na sąd. No i co jest na tym sądzie? Sąd nam się z czymś tam kojarzy, że jest jakiś taki pan, angielskie sądy to nie jeszcze takie piękne peruki mają. Swoją drogą ciekawe, jak te peruki są tam konserwowane, dbane i tak dalej, bo po tylu latach podobno. Ale słuchajcie, na sąd składają się trzy rzeczy. Sędzia, prawo i co na końcu? Wyrok. Trzy rzeczy. A więc na pierwszym planie jest sędzia. I kto będzie tym sędzią? Sędzią będzie ten, który przyjdzie na pewno. Jezus Chrystus. I nie ma też innej opcji. Nie będzie innego sędziego. To nie będzie twój kolega, z którym szedłeś ulicą przed chwilą. To nie będzie najlepsza przyjaciółka, której zdradzasz najtajniejsze sekrety drugiej koleżanki, ale opowiadasz naokoło, że nigdy nie plotkujesz. Nie. Sędzią będzie Jezus Chrystus. Wiesz co? Tam nie będzie prawnika, tam nie będzie adwokata, tam nie będzie radcy prawnego,
Ba, ja wam coś powiem więcej. Jak trafimy na ten sąd, to wiecie, co jest fajne? My się wcale nie będziemy musieli bronić, bo on będzie wiedział wszystko. My mu nie będziemy musieli powiedzieć totalnie nic, bo on stale i tak będzie wiedział o nas wszystko i cokolwiek byśmy nie powiedzieli, to zawsze on powie, coś tu się mijasz z prawdą. Chyba nie te ubrania założyłeś, nie? Jest wesoło, ale słuchajcie, temat jest poważny, a ja chciałem, żeby był taki lekki trochę na te wakacje. Natomiast Jezus jest kapłanem miłości, zwiastunem łaski i przebaczeniem, ale też sprawiedliwym i nieubłaganym sędzią. To, co powiedziałem, tam nie ma obrony. Dziś, robiąc pierwszy krok wiary, budując tą drogę dla Jezusa, którą On ma przyjść do ciebie, dziś to jest moment, w którym każdy z nas ma czas na obronę. Dziś. Każda nasza decyzja tutaj, dziś, to jest decyzja na naszą obronę. Nie jak już go spotkamy, bo wtedy na to już nie będzie przestrzeni i czasu. Czy taki obraz Jezusa, sprawiedliwego, nieubłaganego, nie harmonizuje z obrazem Chrystusa, który został przedstawiony w Ewangeliach? Jezus był zwany w Ewangeliach dobrym pasterzem, który życie oddaje za owce, także, a nawet przede wszystkim za te zbłąkane. Ale jest to tylko nasze pierwsze powierzchowne wrażenie. I teraz pytanie jest takie, czy czytasz, rozumiesz i stosujesz to, co jest napisane w Piśmie Świętym? Czy bierzesz sobie z Ewangelii tylko to, co jest dla ciebie wygodne, a to, co jest niewygodne, to pomijasz, bo jest niewygodne, niekomfortowo się z tym czujesz? Pytanie, bo jakbyśmy głębiej poznali Jezusa, jakbyśmy wszyscy zastanowili się trochę nad tym, co Jezus, jaki obraz Jezusa widnieje w Ewangelii, to nie widnieje tylko obraz Jezusa takiego miłego, grzecznego, kochającego ludzi, wspaniałego. Jezus bardzo często w swoich działaniach był stanowczy. Jezus nigdy, dzisiejszym językiem kolokwialnie można powiedzieć, nie łamał standardów, które wyznawał. Jeżeli coś Jezus w coś wierzył, w coś wyznawał, o czymś mówił, 101% pewności, że tak żył. Nie ma innej możliwości. I teraz Jezus nie tylko był miłym, pogodnym nauczycielem, ale przypomnijcie sobie sytuację, kiedy Jezus wypędzał kupców ze świątyni. Albo kiedy czytamy zapewnienie Jezusa, że nie ci, którzy wołają do mnie, Panie, Panie, lecz ci, którzy czynią Ojca mego, wejdą do Królestwa Bożego. Ewangelia Mateusza, 7 rozdział, 21 werset. Wola Boża kieruje nas do ludzi i mówi nam, że nasze posłuszeństwo wobec Boga ma się przejawiać w naszym stosunku do człowieka. Często jest tak, że nam się wydaje, że jesteśmy dobrzy, bo jesteśmy dobrymi chrześcijanami. Czasami tak mówimy, ja tam jestem dobrym chrześcijaninem, bo co? Bo jestem co niedziela w kościele, bo się modlę, bo oddaję chwałę Bogu, oddaję dziesięcinę. Tylko wiecie co? Jezus powiedział w Ewangelii, że Jego uczniowie będą rozpoznawani po miłości wzajemnej, nie po tym, czy oddali dziesięcinę jakiej wysokości. Uczniowie Jezusa będą rozpoznawani po miłości wzajemnej, ale mówił też, że najważniejsze przykazanie to przykazanie miłości. Mówił też, że to przykazanie ma się realizować wobec wszystkich ludzi, a nie tylko wobec najbliższych. Wobec wszystkich. Cudowne słowa, nie? Łatwo powiedzieć, ja kocham wszystkich. Ale czy tak jest? Czy jesteśmy w stanie kochać wszystkich? Prawda jest taka, że nie. Wiecie czemu? Bo nie mamy,
bo nie jesteśmy Jezusem i nigdy Nim nie będziemy. My mamy dążyć do bycia doskonałym, tak jak Jezus. Ale nigdy tej doskonałości nie osiągniemy. Co nie zmienia faktu, że Jezus powiedział nam, że najważniejszym przykazaniem, jakie Wam daje, jest miłość. To jest najważniejsze i poznamy Was po miłości wzajemnej. W naszym dzisiejszym tekście czytamy, że albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść. Pragnąłem, a daliście mi pić. Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. I słuchajcie, zgodzicie się ze mną, bo często to powtarzamy tu z kazalnic, ale też w takich rozmowach między sobą, że wiara bez uczynków jest martwa. To jest prawda niezaprzeczalna, to jest też napisane, że wiara bez uczynków jest martwa. A więc Jezus nas zachęca, abyśmy byli otwarci na działanie. Byśmy byli gotowi pomóc ludziom. I słuchajcie, ja myślę, że nasza ojczyzna, ale też nasza wspólnota, my w ubiegłym roku, jak zaczęła się za naszą wschodnią granicą wojna, my ten egzamin zdaliśmy. My ten egzamin zdaliśmy, przyjęliśmy naszych przyjaciół, już w tej chwili często te rodziny są naprawdę przyjaciółmi polskich rodzin z Ukrainy. Tylko pytanie, z jaką intencją to robiliśmy. Czy robiliśmy to na chwałę Bożą i na chwałę Królestwa Bożego, czy robiliśmy to, aby sobie wewnętrznie poprawić humor. Wierzę w to, że nasza wspólnota zdała egzamin w 100%, pomogliśmy wielu, nie chcę ich nazywać uchodźcami, aczkolwiek są uchodźcami. Były osoby, które zaangażowały się po 1000-kroć w pomoc osobom, zorganizowanie tu noclegu, znalezienie tego noclegu. Ale czy my jesteśmy zawsze otwarci na działanie? Jezus dał nam wielki dar, umarł za nas, zapłacił za to, co my zrobiliśmy tu na ziemi. I słuchajcie, dziś też przykład, rozmowa przed nabożeństwem. Kiedyś rozmawiałem z takim jednym chrześcijaninem, bardzo mocno wierzącym, który tak zaczął mi narzekać, mówił, jak mi ciężko, jak mi źle, jak ojeja, i to niedobre, i tamto niedobre. I wiecie co, niewiele myśląc, zacząłem się tak szybko modlić, mówię, Boże, powiedz mi, co ja mam powiedzieć. Nie przyszło mi nic do głowy poza tekstem takim, jak tak ci źle, to pomyśl sobie, co Jezus na krzyżu przeżył, skoro wziął grzechy całego świata na siebie. I nie miał argumentu. Chcielibyście wziąć to, co Jezus na siebie na krzyżu? Ciężar, jaki na Niego spadł? Wiecie, ja swoich grzechów nie chciałbym brać na siebie. A co dopiero waszych? Nie. Cieszę się, że Jezus to zrobił. Jeśli ktoś żyje tylko dla siebie, jeśli nie widzi wokół siebie innych, tylko myśli o sobie i ewentualnie o swoich najbliższych, może i powinien się obawiać, że w dniu sądu usłyszy te słowa, że nie każdy, kto mówi do mnie, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, ale ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. I w owym dniu wielu mi powie, Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy w Twoim imieniu? Wtedy im oświadczę, nigdy Was nie znałem, odstąpcie ode mnie Wy, którzy się dopuszczacie bezprawia. Niestety nawet starając się żyć zgodnie z wolą Bożą, musimy pamiętać, że my też będziemy podlegać pod sąd. I przeczytajmy jeszcze raz dokładnie to, co Jezus powiedział tym po swojej lewicy. Byłem bowiem głodny i nie daliście mi jeść. Byłem spragniony i nie daliście mi pić. Zapewniam was, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, mnie nie uczyniliście. Sąd, o którym mówi tutaj Jezus, to nie jest sąd nad naszymi uczynkami. To nie jest sąd nad tym, czy my dawaliśmy dziesięcinę, czy my nie dawaliśmy dziesięciny. To będzie sąd nad tymi wszystkimi sytuacjami w naszym życiu, kiedy mogliśmy coś zrobić, a tego nie zrobiliśmy. To będzie sąd nad naszym wygodnictwem i strachem,
który sprawił, że nie potrafiliśmy być użyteczni dla innych. Nie pomogliśmy biednym, głodnym, spragnionym, pozbawionym domu, chorym czy wykluczonym. To nie są słowa, które łatwo nam jest przyjąć. Zgodzicie się ze mną, że nie jest łatwo przyjąć te słowa. Ale niestety są one prawdą, tą nagą prawdą, którą mówi Ewangelia. My możemy żyć w kłamstwie i mówić, przepraszam, w kłamstwie przebranym za prawdę i mówić dziś, zostaniesz zbawiony, tylko uwierz. Będziesz zbawiony, pójdziesz do nieba, Jezus cię tam przyjdzie, zabierze. Królestwo niebieskie, kraina miodem płynąca, miodem i mlekiem, cudownie, będziesz tam miał wieczne życie. I wiecie, tak, fajnie jest tak mówić, tylko ja wrócę do tego pierwszego pytania. Czy czytasz Pismo Święte? I co z tego Pisma rozumiesz? I co z tym robisz, co rozumiesz? Ja bym nie chciał usłyszeć, kiedy przyszedłbym do pastora i powiedział, że jestem ateistą, żeś ty zwykły nieług, a nie ateista. Ja bym nie chciał usłyszeć od Jezusa tych słów, bo może od pastora to jeszcze bym przeżył. Ale nie chciałbym usłyszeć od Jezusa słów, ty wołasz do mnie, Panie, Panie, ja cię nie znam. Nie znam cię, człowieku, bo to, czegoś nie uczynił, tym najmniejszym mnie nie uczyniłeś. Nie chciałbym. Jeśli mamy być solą tej ziemi, osobami, które są uczniami Chrystusa, to musimy nie tylko zastanawiać się nad tym, co robimy źle i to naprawiać, ale jeszcze musimy się zastanowić nad tym, co moglibyśmy dla Niego i innych zrobić. Dla Niego jest jedyna rzecz, którą możemy zrobić. Być przygotowani i przygotować Jemu drogę. Wiecie, ja sobie wyobrażam Jezusa jako sędziego, tam na sądzie ostatecznym, który przychodzi i wiecie, każdy sędzia lubi takie sprawy. To nie jest tak, że nie lubi. I taki sędzia mówi tak, o nic cię nie pytam. Wiem, że jesteś niewinny. Mam tą stuprocentową pewność. I teraz Jezus, który mówi, tak, idziesz na prawo do Królestwa Bożego. Nie pytam cię o nic. Nie musisz mi się z niczego tłumaczyć. Tam masz bramę, proszę bardzo. Ale ilu z nas, nie tylko na tej sali, ilu z nas na świecie, stanie na sądzie ostatecznym i usłyszy, ja cię nie znam? A skąd wiemy? Bo ja nie wiem, kiedy ten sąd ostateczny dla mnie nastąpi. A skąd wiemy, kiedy przyjdzie Chrystus po raz drugi? Są tacy, co prorokują, że może jutro, nie? A może we wtorek? A może jeszcze dzisiaj? Wiecie, bardzo bym chciał to wiedzieć. Tylko pytanie, czy ja dziś, czy każdy z nas dziś jest gotowy na tą wiedzę? Każdy musi sobie odpowiedzieć w sercu. Powiem wam, że czytając tą Ewangelię jeszcze dzisiejszą i to, co mi się tak narzuca na pierwszy taki obraz, to takie sytuacje, które zdarzają się, słyszymy o nich w mediach, to jest bieżąca rzecz. To nie jest tak, że mówię o czymś, co było, chociaż to też było kilka lat temu, ale mówię tutaj o migrantach, którzy przyjeżdżają do Europy z krajów Afryki. Jakby nie będę wyrażał też swojej opinii na temat, co jest dobre, a co złe, każdy to w nich rozważy w swoim sercu, ale słuchajcie, prawda jest taka, że trochę my jako chrześcijanie powinniśmy czuć się odpowiedzialni za to, żeby wyrażać swoje opinie w sposób pełen miłości, pełen akceptacji i pełen szacunku dla tamtych ludzi. Słuchajcie, tamci ludzie czasami migrują z różnych powodów, ale ja przeczytałem raport klimatyczny jeszcze przed kazaniem i okazało się, że podniesienie temperatury o 1 stopień na Ziemi może nastąpić dużo szybciej niż nam się wydawało. Wzrost tej temperatury o 1 stopień Celsjusza jest dla nas, Europejczyków, niewielkim odczuciem. Powiedzmy dla tych zamieszkujących tę strefę umiarkowaną klimatu.
Natomiast wzrost temperatury o 1 stopień Celsjusza dla osób mieszkających w rejonach równikowych oznacza wzrost przeciętnej temperatury powietrza o 23 stopnie. 23 stopnie w skali roku. My dziś mamy 32, nie? Tak nam samochód pokazywał 32 stopnie. Dziś w Afryce Środkowej 71 w cieniu. 71 najwyższy wynik zanotowany, nie pamiętam gdzie, 71 stopni w cieniu. Sprawdzałem to w dniu dzisiejszym. Gotuje się krew w żyłach przy tej temperaturze. To jest pierwszy moment, kiedy zaczyna krew krążyć tak szybko po organizmie, że ludzie mdleją. I słuchajcie, wiecie skąd się wzięły te migracje? One się nie wzięły z biednych krajów afrykańskich. To my sobie zgotowaliśmy ten los. Bo my chcieliśmy więcej, my chcieliśmy szybciej, my chcieliśmy bardziej. A wiecie, co wam jeszcze powiem? Raport klimatyczny, który został wydany w 2021 roku, po tym jak byliśmy zamknięci dla świata, wskazał obniżenie temperatury o 1000 stopnia Celsjusza tylko dlatego, że zostały wstrzymane wszystkie samoloty. Atmosfera oczyściła się, ziemia się oczyściła i ochłodziła tylko dlatego, że nie było lotów samolotami w tak dużym natężeniu, jak są teraz. Zgotowaliśmy los sami sobie. Dziś stajemy w obliczu migracji, bardzo dużej migracji. Odpowiedzmy sobie wszyscy dziś na pytanie, czy gdybyśmy mieli na tapecie ratowanie naszych rodzin, naszych dzieci, czy nie wybralibyśmy tej samej drogi? Ja nie mówię, że wszyscy z Afryki Środkowej teraz do nas przyjadą, bo oni uciekną też na południe, do RPA. RPA też ma bardzo duży problem z migrantami z Afryki Centralnej. Będą uciekać do Australii, będą uciekać do Stanów Zjednoczonych, tam gdzie się tylko da. Tylko ja nie namawiam do tego, żebyśmy ich przyjmowali. Zrozumcie mnie, nie mam takiej intencji. Każdy z nas w sercu niech rozważy, jaka powinna być ta właściwa droga, znając to, co jest napisane w Piśmie Świętym. Ja chcę dziś, żebyśmy zrozumieli jedną ważną rzecz, bo emocje, ten temat wzbudza bardzo duże, a Jezus powiedział wprost, poznacie ich po miłości wzajemnej. Każdy z nas ten temat powinien rozważyć w oparciu o miłość, o dobroć drugiego człowieka, o swoją, o dobroć swoich najbliższych, ale przede wszystkim patrząc na Jezusa. Ja słyszę takie opinie i czytam na Facebooku, słuchajcie, że od skrajności przyjmijmy ich wszystkich, do skrajności nie przyjmujmy nikogo. Nie wiem, co należy zrobić. Ja nie wiem. Modlę się o mądrość i o to, żeby zrozumieć ten problem, ale uważam, że odwracanie głowy i udawanie, że problem nie istnieje, nie spowoduje, że ten problem zniknie. I tak samo jest z naszym życiem wiecznym. Udawanie, że nie pójdziemy na sąd ostateczny, nie oznacza, że sądu nie będzie. Europa dziś doświadcza wielu różnych rzeczy. Francja doświadczyła niedawno wielu tragedii związanych z migrantami. Tylko wiecie, ja mam wewnętrznie takie poczucie, że my dziś w większości, i nie mówię o ludziach na tej sali, mówię o świecie, odwróciliśmy się od Boga. Odwróciliśmy się od Boga z różnych powodów. Z powodu człowieka, który prowadził, nie wiem, nabożeństwo, mszę, cokolwiek, jakby nie nazwać. Odwróciliśmy się od Boga, bo nie czytamy Pisma Świętego, bo nie rozumiemy, co Bóg chce nam powiedzieć, bo dziś jest nam tak wygodnie nie wiedzieć, po co nam wiedzieć. Jeszcze będziemy musieli robić to, co tam jest napisane. Budujemy mur i próbujemy się oddzielić od innych. Budujemy taki mur, który pozwoli nam utrzymać takie status quo, takie miejsce, w którym jesteśmy bezpieczni. Ale ten mur, który wybudowaliśmy, jest ciężko zburzyć. Słuchajcie, dziś mówię o tym, abyśmy przygotowali Jemu drogę. Ten mur na tej drodze, który dziś budujemy wokół siebie, nie pozwoli Mu przejść. Ten mur na tej drodze doprowadzi do tego, że my już tu
odizolujemy się od wszystkich, ale nigdy nie trafimy do Królestwa Niebieskiego. Nie przejdziemy przez ten mur, bo nie będziemy nawet wiedzieli, kiedy On będzie nas wołał. Nie zobaczymy tego, co jest napisane w Piśmie Świętym, bo mamy wokół siebie mur. My dziś mamy bardzo wygodnie. Dziś jest wygoda, klimatyzacja działa, tutaj dmuchawa, radio wchodzi, jest mi przyjemnie. Tylko co z tego? Tylko co z tego, że my mamy tą krótkotrwałą przyjemność? Nasze życie na ziemi jest drogą. Nasze życie na ziemi jest drogą, bo Jezus powiedział, że jest drogą. Powiedział, że ja jestem drogą, prawdą i życiem. Więc jeśli moje życie ma być drogą dla Jezusa, mam żyć tak jak On i iść razem z Nim, to dziś moją powinnością jako chrześcijanina jest wzięcie odpowiedzialności za to, co robię ze swoim życiem. Jest wzięcie odpowiedzialności za to, bo to jest moja decyzja. Czy ja dziś otworzę Pismo Święte, czy posłucham jakiegoś dobrego nauczania, czy zadzwonię do kogoś, za kogoś się pomodlę, czy tylko zapytam, jak się czuję i co u niego słychać. To jest moja i tylko moja odpowiedzialność. Możesz powiedzieć, dobra, ale on nigdy nie zadzwonił do mnie. No i co z tego? A może to właśnie ten mur, który zbudowaliśmy wokół siebie, nie pozwolił mu do ciebie zadzwonić? A może dziś ten pierwszy krok, który ty zrobisz, wykonując ten jeden mały telefon, spowoduje, że cegiełka po cegiełce, twój mur, mój mur, każdy z nas ma mur. To nie jest tak, że nie ma muru. Pastor ma mur. Na pewno. I nie chodzi mi o płot naokoło działki. Każdy z nas w jakiejś dziedzinie życia swojego ma mur. I choćbyście mnie przekonywali tutaj, że tak nie jest, nie uwierzę. Zastanówmy się, w jakiej dziedzinie życia mamy mur. Czy mamy jakieś inne rozwiązanie niż Pismo Święte? Czy mamy jakieś inne rozwiązanie niż Jezus? Czy mamy jakieś inne rozwiązanie niż przygotować mu drogę teraz, a nie jutro, bądź we wtorek? Ja nie widzę. Ja nie widzę tego rozwiązania, dlatego że dziś jesteśmy uczniami Jezusa. To dziś, przyjmując go do naszego życia, złożyliśmy deklarację bycia jego uczniami. Nieważne jest, czy masz deklarację członkowską w kościele, w stowarzyszeniu, choć to też jest fajnie, jak jest mieć dla niektórych. I zachęcam, jeśli ktoś nie złożył, do złożenia. Ale to nie ma znaczenia. Ten papier nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, co ty dziś zrobisz, wychodząc z kościoła. Znaczenie ma to, czy ty przychodzisz dziś do kościoła, bo chcesz spotkać swoją koleżankę, czy przychodzisz oddać jemu chwałę i wziąć coś dla siebie. Bo wiecie, to, co ja mówię, może dziś do nikogo nie trafić. Nawet nie wiem, bo nie słucham swoich kazań, ale nie wiem, czy by do mnie trafiło to, co ja mówię. Często mówię, to w ogóle tu nie mam połowy napisane, to, co powiedziałem, bo to tak jakoś wychodzi, że tak jest. Ale dziś wiem jedno i to mi wystarczy. Jestem uczniem Jezusa, jestem Jego naśladowcą, nie fanem. Mieliśmy takie kursy, fan czy naśladowca. Chcę być Jego naśladowcą. Taką podejmuję decyzję i dodatkowo w Ewangelii Marka jest cytat, który jest tytułem mojego kazania. Przygotuję mu drogę i będę dla niego prostował ścieżki. Wiecie dlaczego? Bo łatwiej się idzie prostą drogą do celu, niż taką z zakrętami i jeszcze z wybojami. Gdzie się łatwiej jeździ? Po Polsce Centralnej, gdzie jest płasko, czy po tych serpentynach w górach, w Bieszczadach na przykład, tak góra, dół, pokonuje się takie odległości. Przygotowujmy ścieżki Panu, prostujmy Jego drogę, pomóżmy Mu przychodzić do nas, gdy jest zmarznięty, brudny, przemoczony i przestraszony. Czasami nawet
kiedy jest śmierdzący po prostu i leży gdzieś pod śmietnikiem. Prostujmy ścieżki Panu, nawet gdy objawia się jako osoba, której się boimy. Nie bójmy się. Bądźmy gotowi przyjąć Jezusa dziś. Uczyńmy Boga swoim, uczyńmy Jezusa swoim Panem i Zbawicielem. Bo wiecie, kończąc na dziś, powiem, że cokolwiek uczynimy tym najmniejszym, Jemu uczynimy. Nie inaczej. Czy sens mają słowa piosenki Haliny Śląskowej? Bądź gotowy dziś do drogi. Ja was zachęcam do tej podróży, bo ta podróż to jest coś pięknego. To jest piękna przygoda, to jest piękne prostowanie ścieżek. Będzie nas prowadziła w jednym kierunku. Ale ten kierunek, jak będzie nam znany i zrozumiany przez nas, nie będzie nas w ogóle przerażał. Nie będzie dla nas czymś, nie będzie dla nas ciężarem. Kochani, pochylmy głowę, pomodlimy się. Panie Jezu, dziękujemy Ci za ten dzisiejszy czas i dzisiejsze Twoje słowo, Panie. Dziękujemy Ci za to, że Ty nam wskazujesz, jak mamy być Twoimi naśladowcami. Nie chcemy być fanami, Panie, chcemy być Twoimi naśladowcami. Oddajemy Tobie, Panie, całkowicie nas, każdy z nas, jeśli jeszcze nie przyjąłeś Jezusa, być może to jest najlepszy moment, aby to zrobić. Możesz tu przyjść do przodu, pomodlimy się o Ciebie. Możesz wyznać, że Jezus jest Twoim Panem. Jeśli już masz Jezusa w sercu, proś Go o to, prośmy i prosimy Cię, Panie, o to. Wskaż nam tą drogę, wskaż nam, jak mamy prostować tą drogę, bo czasami my przechodzimy przez olbrzymie wyboje naszego życia. Czasami wydaje nam się, że już nie ma nic po tamtej stronie, tej wielkiej góry, którą musimy jeszcze przejść. I prosimy Cię, Panie, bo wiemy, że Ty tam jesteś, Panie, że Ty tam na nas czekasz, że Ty pomożesz nam tą górę przejść. Oddajemy Tobie, Panie, tą drogę, którą będziemy dla Ciebie przygotowywać. Te ścieżki, które będziemy prostować. Panie, bo chcemy na końcu usłyszeć, że Ty nas znasz. Że Ty, Panie, nas poznajesz i zaprosisz nas do siebie, do Twojego Królestwa. Amen.